Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam was tutaj, cześć, wasz i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. No i tak, jak może część z was wie, mam serwer na Discordzie, jeżeli tam was jeszcze nie ma, oglądacie mnie dosyć często, to koniecznie wejdźcie w linki w opisie. Natomiast czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj będziemy budować dworzec kolejowy w końcu do naszego miasta i to taki dosyć duży. Zastanawialiśmy się na serwerze, dałem pytanie, jaki dworzec zbudujemy i padła odpowiedź, żebyśmy wybudowali dworzec końcowy, a nie taki przelotowy. I właśnie dzisiaj będziemy sobie go budować. Będzie on tutaj i teraz powiem, czemu on będzie w tym miejscu. W sensie w tym miejscu? No gdzieś w rejonie tego, najprawdopodobniej w tym rejonie. Zresztą zaraz zobaczymy. Będę go też chciał trochę odsunąć od tego wszystkiego. I dziś lotniska nie budujemy, rozumówię. Natomiast czemu nie w tym rejonie? Tak jak powinien być gdzieś tu, a tutaj. Po pierwsze, pestkę mogę bardzo ładnie stąd przeciągnąć, tak samo jak wszystkie tutaj pozostałe linie. Natomiast co jest najważniejsze z tego wszystkiego, to to, że w tym rejonie jest coś, co trzeba zachować. Na inną rzecz, czyli żyzna gleba. Tutaj mamy bardzo mało na całej naszej mapie. To jest 24 hektary dopiero, tylko bym wtedy powiedział. Co oznacza, że trzeba po prostu tutaj to zostawić i wykorzystać jako nasz przemysł rolny, który jest nam bardzo potrzebny do wszystkich, i to podkreślam, do prawie wszystkich naszych stronów, które potrzebują żywności, no bo po prostu jej nie mamy. I w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie od tego, że wybuduję tutaj naprawdę bardzo małą i to zwykły przemysł w postaci właśnie tutaj padł taki kratek. Jeszcze, że zaraz pokażę jedną rzecz, która mi się zmieniła pomiędzy ostatnimi odcinkami. Sobie budowałem trochę tam po ostatnim odcinku, żeby sobie tam jeszcze jakieś różne rzeczy podociągać. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Tu będzie, tu jeszcze sobie dorzućmy jeden taki, o, zmieści się nawet. No to dobra, coś takiego. Tu będzie wjazd do tej dzielnicy, więc taki bardzo odjechany. No i tak, po pierwsze zróbmy sobie dojście od razu do naszych tutaj tych wszystkich przejść. Czyli będzie dojście stąd. Czekaj, bo to jest nie ta ścieżka, dobra. Tak, to trzeba pamiętać tutaj. Ja tutaj wymyśliłem właśnie ciekawe, że to są inne zupełnie ścieżki niż zazwyczaj je wszędzie korzystam, dlatego muszę sobie przypominać, że to jest coś innego, mimo wszystko. Dobra, tu będzie jedna ścieżka, no i druga ścieżka koniecznie tutaj od Bambaju. Synek możemy w kratkę wstawić. Ok. No i tak, koniecznie trzeba zaznaczyć, że to jest nasz przemysł, ten konkretny, czyli rolny. W ogóle dawno już takich przemysłów ostatnio nie budowałem. Będzie jakaś odmiana, bym wręcz powiedział. Duża odmiana. Dobra, to tak tutaj, żeby mniej więcej to było. I to jest przemysł rolny. Zwykły rolny, później będziemy tutaj budować sobie taki mniej zwykły, czyli taki normalny, jak zawsze budujemy. Ale spokojnie, na jakiś czas musimy sobie coś takiego zrobić. I nazwa do naszego przemysłu rolnego możecie tutaj też napisać w komentarzach. To już będzie w przyszłym odcinku, się pewnie nim bardziej zajmiemy. Więc tak, to możecie napisać od razu. A tutaj sobie zrobimy trochę to w ten sposób. Tutaj aż tak wielkich nie potrzebuję tych przemysłów na razie. No i zobaczymy pewnie za jakiś czas tutaj, jak zacznie się coś budować. Zobaczmy, czy tu jest woda. Woda prawie jest wszędzie. Komunikacja, no to będą musieli dojść albo do tych tramwajów. Tutaj w teorii, gdybym zrobił zejście na dół, też nie byłoby złe. Możemy zrobić. W sensie zejście na dół, mam na myśli zejście do przejść podziemnych i wyjście z tych przejść podziemnych tutaj. Dobra, powinno to wejść tutaj. Okej, widzę co tutaj się dzieje. A, przecież ja mogę po prostu wybudować to wzdłuż tego. I będzie jeszcze lepiej. Będzie i więcej miejsca i wykorzystamy to, że tutaj to jest nasza droga gruntowa, bo droga gruntowa. W Minecrafcie bym powiedział hitbox, ale tutaj nie wiem jakbym to miał nazwać. Ale jak znacie Minecrafta, to wiecie, że to po prostu jest mniejszy hitbox i dzięki temu da się niektóre rzeczy z niej tutaj postawić.
Dobra. No i tak, to powiedzmy, że jest podłączone, przejścia dla pieszych. No i widzimy, że jakiś już przemysł tutaj zaczął się budować, to jest całkiem dobra nowina. Tak, tu też mają jeden bambaj przy okazji, więc będą mogli dochodzić do tego, no to mają tutaj naprawdę dużo. No i tak, co się zmieniło jeszcze pomiędzy odcinkami, to jest to, że tutaj jak widzicie nasza autostrada znika. Przeciągnąłem całą tą dzielnicę i całą autostradę schowałem do dołu, to jest coś nowego, musiałem w ogóle całą ją obniżyć. Opadł warstw do dołu, bo okazało się, że była w powietrzu. I dzięki temu wjeżdża sobie tutaj ładnie do tunelu. Też zrobiłem tutaj taki jeden zjazd i tu jest dzielnica, której nie wiem jak ją przeciągnąć dalej, dlatego na razie tutaj się nic nie dzieje. I ogólnie tutaj to wszystko tak wygląda, zresztą tak samo to połączenie tutaj też jest takie na razie tymczasowe. No natomiast tak, mamy tutaj tramwaj, został tramwaj przyciągnięty, tutaj nad przejściami nadziemnymi do przystanków musiałem podobić, żeby mieli jak dochodzić do tych wszystkich rejonów. No i na razie to tak wygląda, jak wygląda. Nasz tunel sobie jedzie tutaj dołem, tu wykręca i tu ma na razie wszystkie te punkty. I tutaj bardzo jest obciążone nasze punkty oboru opłat, dlatego musiałem sobie tutaj zrobić, jak widzicie, drogę podwójną, dzięki czemu w teorii trochę to bardziej jest rozładowane. W sumie widzę, że już trochę to się zwolniło, to tutaj mogę zrobić jeszcze taką autostradę i powinno być całkiem dobrze. No ma, no to tak to wygląda, jak widzimy. Czy coś tutaj jeszcze się zmieniło? No poza tym, że dzielnicę całą tutaj budowałem. W ciekawy sposób, bo tu mamy szkołę średnią z budynkami przed nią jeszcze. Ale powinna działać. Działa? Działa. No, to dobrze, bo edukacją też będziemy się musieli zająć w niedługim czasie. No ma, no to tak, ponieważ jest noc, to przyspieszymy sobie na większy czas. Jak będzie jakaś katastrofa dzisiaj, to trudno. Nie przewiduję dzisiaj walki z katastrofami. Na pewno musimy sobie tutaj wyrównać trochę terenu pod właśnie dworzec nasz, bo on gdzieś w tym rejonie bym chciał go postawić. Dobra, weźmy sobie grunt o taki. Chociaż w teorii, gdybyśmy wybudowali to wszystko na poziomie potrójnego podwyższenia, raz, dwa, trzy, nie byłoby to złe. Może w ten sposób zrobimy. Jeśli wiecie, o co mi chodzi z potrójnym podwyższeniem, to punkt dla was. Zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś w czacie się obudzi. Jakby ktoś się tam obudził, że miałem zrobić dzisiaj, nazwać naszą rzekę, to dlatego jej nie nazywałem, bo jeszcze nie do końca wiem, w jaki sposób ją nazwać. Więc no. No ma, zrobimy sobie podwyższenie na tym poziomie. I powinno być całkiem nieźle. Miej nadzieję. Także tak, tutaj to wszystko. I sobie wyrównanie, a nawet widzę, że nie jest tak źle z tym wyrównaniem, bo tu wszystko jest mniej więcej na tym samym poziomie. To miło. Tutaj jest tylko trochę więcej tej górki, ale nie budujemy tutaj żadnego lotniska, więc też nie powinno być tak źle. No ma, trochę już pieniędzy przetrwoniłem, więc moglibyśmy to skończyć w sumie. I tutaj sobie wyrównajmy do terenu takiego niskiego, jaki tu będzie właśnie w wszystkich tych rejonach i na takim autostradę tutaj później będziemy ją właśnie obniżymy. I tutaj całe węzły, jak widzicie, tu będzie niezły jakiś ciekawy masakrator węzłowy. I dzisiaj prawdopodobnie to wyburzymy w ogóle, albo jakoś to nieźle przebudujemy, bo cały ten węzeł, w sensie te wszystkie te zjazdy, trzeba nie tak zrobić, żebym mógł po prostu puścić tu drogę bezpośrednio do naszego lotniska. Więc będzie się działo. Swoją drogą, jak możecie zauważyć, tu powiększył się ten węzeł. Bo jak robiłem autostradę przebudowę tutaj, to tu był naprawdę niesamowity węzeł. I przejazd. Nasza pętla bambojowisko stąd niedługo pójdzie. Ale to chyba nie jest problem. Nie ma. Zobaczmy sobie, gdzie byśmy tu postawili. Pomijając to, że jest noc. Nie widzimy bardzo dużo. To sobie wybierzmy, gdzie byśmy postawili. Tak, jeszcze dzisiaj postawimy sobie tutaj pewnie zajezdnię autobusów wycieczkowych, bo to też było w prośbach. No, gdzie są węzły? Węzły są tu. No i tak, węzeł autobus, autokar. Tak, autokarowy węzeł jakiś tutaj też zamontujemy. I prośba była, żeby postawić ten końcowy. Okej, on jest dosyć duży, ale to chyba nie będzie duży problem, tak mi się wydaje przynajmniej. No i tak, co konieczne i co będzie problemem możliwy? Może, może nie, może nie. To jest to, że mamy tutaj... Zobaczmy. Czekajcie, wejdźmy sobie w te bambaje. O, mamy tutaj wszystkie linie bambajowe wykorzystane, z czego jedna nawet omija ten cały węzeł. Okej. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć linii bambajowych. To dużo. Znaczy wiadomo, że nie wszystkie tu będą ostatecznie dojeżdżać. Część będzie po prostu gdzieś sobie indziej jechać.
Co daje nam mimo wszystko możliwość, że mam do wybudowania 6 linii bambajowych w tym rejonie. To bardzo dużo. Dobra, zróbmy sobie tutaj w ogóle miejsce na nasz przyszły węzeł autostradowy. To może być dosyć ważne. Tak, część po części wam pokażę, jakie będą tutaj zamysły, a później już włączę oczywiście timelapsa, żebyście mniej więcej widzieli, co ja tu będę chciał wymyśleć. To tak, po pierwsze zróbmy sobie tą uliczkę. Sobie odmierzymy krawędź tego wszystkiego. No powiedzmy. Teraz tak, zróbmy jeszcze tą wagę w miarę jakąś prostą do tego całego rzędu naszego węzła. Żebym tu nie, za chwilę nie mówił, a jakie to krzywe. Dobra. Chyba taka ulica może być. Dobra, i teraz tak. My musimy tutaj pomijać nasze linie bambajowe, których tu będzie bardzo dużo. I linie te bambajowe wsadzimy w sam środek całego węzłu. Taki jest mój plan. Zobaczymy zresztą, jak ja to jeszcze będę robić, cały ten węzeł. Będzie w ogóle jakiś odjazd z tym wszystkim. Natomiast tak, na pewno na jednym końcu mam zamiar do postawienia. No i właśnie się zastanawiam, albo postawić coś takiego. No, mamy trochę tych pieniędzy, to mogę postawić. Taki węzeł, mamy już taki jeden postawiony. On jest dosyć ładny, zacny dla naszych autobusów, a właściwie autokarów. Tylko, bądź jest druga opcja, która też jest bardzo ciekawa. I to jest węzeł autobus autokar. To jest autobus metro. Metro autokar. To jest chyba ta opcja. W sensie, bo tak, węzeł autobus autokar. O ile jest sam z siebie, no, powiedzmy, że pomysłowy, to no, 55 tysięcy mogę poświęcić. No to tak, to jest wielki plac, który wygląda pięknie. Nie ukrywam, wygląda pięknie, bo jest wielki i w ogóle. Natomiast jego największym minusem jest to, że ja autobusów nie zamierzam mieć w swoim mieście. I o ile wszystkie autokary faktycznie tutaj dojeżdżają z tyłu, to te wszystkie pozostałe przystanki, w sensie te z przodu, no to nie wiem. W sensie autobusy nie ukrywam, pewnie się kiedyś pojawią w tym mieście, ale... Ale nie wiem po co. Chyba... Dobra, czekajcie, sprawdźmy jedną rzecz. Jeżeli to zadziała, to postawimy to sobie. Sprawdzamy, chyba widzę... Dobra, czekajcie, nie... Okej... Okay. Dobra, wchodzą. Autobusy turystyczne wchodzą w ten węzeł. W takim wypadku i pewnie tu, jakbym się bardzo postarał, to też by weszły. Dobra, no to jak autobusy turystyczne wchodzą, no to sobie pozwolę tutaj to postawić. Bo jeszcze węzeł autokar metro, który też wam pokażę, on jest też bardzo... To jest w ogóle jeden z moich ulubionych budynków w całej grze. Ale jego sobie postawimy kiedy indziej i w innym miejscu. On jest bardzo ładnie wygląda, w ogóle wejdziemy do środka. Chcieliście więcej tego trybu chodzenia, więc proszę bardzo. On, jak widzicie, to jest bardzo ładny, ze schodami ruchomymi. Niestety nie można wejść do środka. To są skylinesy. Co nie zmienia faktu, że jest tutaj dosyć dużo peronów. I jego kiedyś na pewno jeszcze gdzieś w mieście postawimy. Przypominajcie mi, jak jakieś miejsce świetnie zajdziecie do czegoś takiego. To mi koniecznie napiszcie. Jak widzicie, on naprawdę ładnie wygląda i pod tym najważniejsza rzecz, jaką wy tutaj nie widzicie, to to, że tutaj są dwie stacje metra pod tym. Czyli tak, wyjście w ogóle z metra jest tutaj, to też jest w ogóle oryginalne. Takich wyjść z metra w ogóle nie mamy. Natomiast jak sobie zejdziemy na dół, a nie, to nie ten. No ale tak czy siak, jest jedna stacja metra. Natomiast hitem faktycznym, jaki mamy w całej grze, to jest chyba to, węzeł autobus metro, tak. I węzeł autobus metro ma 3 miliard miejsc dla autobusów, co jest bardzo ładne i co najważniejsze, ma dwie stacje metra. I to z takimi wyjściami, jakie powinniśmy mieć normalnie dostępne, a nie tylko w tej wersji. Czyli, no, niestety nie możemy sobie zejść do metra. Oczywiście. No, to chyba trochę nam zszedł. Nie, jednak nie. Co nie zmienia faktu, że bardzo ładnie to wygląda, niczym, no może nie jak M2, ale jest to na pewno coś, czego nie mamy normalnie w skanensach i powinno to wyglądać tak, jak wygląda. Czyli, że są normalnie zejścia ze schodami ruchomymi. Dobra, dosyć gadania, czas budowania. To tak, po pierwsze, na pewno sobie przesuniemy tam autostradę. W sensie autostrada w ogóle tutaj będzie jakiś pewnie zupełnie inny węzeł. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać.
Natomiast ja bym to sobie jeszcze trochę zsunął tę autostradę i postawił jakoś sensownie. No i w ten sposób mamy tutaj jako taki, o, oczywiście inaczej to trzeba zapisywać, mamy tutaj jako taki postawiony budynek, trochę ścisnąłem te węzły i mamy przejazd. Tu stwierdziłem, że taki przejazd, tu wyłączmy światła. Na razie nam tutaj ujdzie, później oczywiście to będzie całkowicie przebudowane. No i to chyba tyle właściwie. No ma, tak czy siak, mamy mniej więcej postawiony nasz tutaj węzeł autobusowo-autokarowy, to będzie dla nas autobusowo-wycieczkowo-autokarowy. No i teraz musimy rozplanować, jak zrobić pętlę bambajową. Bo o ile sam plan na dworzec kolejowy, to jak bardzo wiem, jaki wy mieliście plan na ten dworzec, czyli żeby zrobić końcową stację, to zobaczymy, czy tak to do końca pójdzie. Bo ja niestety, mam tutaj swoją fantazję, a doskonale wiemy, jak moja fantazja działa. Zazwyczaj zabójczo. No i tak, po pierwsze, w tym rejonie będę chciał wstawić tutaj dosyć dużo ciekawych rzeczy. A, widzę, że tu jest jakaś dziwna siatka w ogóle. I chyba ta siatka właśnie, jak jest w ten sposób, to dobrze, lepiej mi tu postawiła budynki. No dobra, tak czy siak. Pierwsze, co jest najważniejsze, to, że tutaj bym sobie zrobił normalny taki dojazd. I tą drogę bym podłączył. No ale tak, ale to jest pikuś. I jeżeli właśnie mamy sobie nie w tą stronę, a w tą i w tą. No i tu mamy na przykład powiedzmy, że wjazd, co nie? Więc tu byśmy mieli naszą pętlę na... Ile tu budynków mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bambajów. No i powiedzmy, że to całkiem nieźle wejdzie. Natomiast tak, po pierwsze, nie możemy tego dokładnie w ten sam sposób właśnie zrobić, jak teraz zrobiłem, bo pestka wjedzie sobie gdzieś tutaj i na podwyższenie, no bo tu jest pestka. No i ona nie będzie miała żadnego styczności z żadną drogą w ogóle. Właśnie, czy pestka gdziekolwiek ma jakiś przejazd przez siebie? Nie, na szczęście. Pohamowałem się, świetnie. No bo w końcu na tym polega pestka. Dobra, to ja teraz tu muszę wymyśleć, jak wstawić. Natomiast mój plan jest taki, uważajcie, bo upadniecie, żeby tutaj przyszaleć. Ile kosztuje ten dworzec duży, kolejowy, mam na myśli ten. 60 tysięcy. Żeby postawić jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie, spokojnie. Jakbym na tym skończył, to byście dobrze wiedzieli, że to nie jestem ja. Tylko jakaś podróba. I jeden tutaj dla naszego metra i kolei jednoszynowej. Wiem, że jednoszynówki nie mamy w ogóle w naszym mieście. To nie zmienia faktu, że to byłoby naprawdę niezłe centrum komunikacyjne. I stąd byłby właśnie na przykład jednoszynówką, to byłoby naprawdę bardzo dobry pomysł, bym powiedział, jednoszynówką dojazd na nasze lotnisko, które gdzieś kiedyś postawimy, tak? Bo na lotnisko to wam szczerze powiedziawszy też powiem, że poza tym rejonem to nie ma tu zbytnio miejsca na te duże, które bym chciał postawić. Bo nie wiem, czy będę stawiać dwa lotniska. Oczywiście to zależy głównie od widzów i komentarzy, które będą spływać pod filmami, czy na przykład postaw 30 lotnisk, albo jakieś bardziej sensowne, na przykład postaw jedno wielkie, no to zobaczymy. Zobaczymy, co będziecie pisać w komentarzach, tak jak zawsze. No mam. W takim razie, nie pozostając mi tutaj dalszego tematu, będę budować dalej. Zobaczymy, co ja tu wymyślę, tak? No, na pewno ten węzeł będzie bardzo ciekawy. Zwłaszcza z tymi tramwajami tu po bokach i pestką, która tu jakoś będzie musiała ciekawie wjechać, bo tę pestkę chcę zostawić jako jedyny tramwaj właśnie, który będzie jechać z tego rejonu, po to, żeby to była pestka, co nie? No i stacja metra też. Czy to ma w ogóle stację metra? Powinien mieć. Dobrze, nie ma. To dobrze. Bo tak to bym musiał tutaj więcej myśleć. Dobra, dajcie mi teraz chwilę.
Pewnie się zobaczymy, jak już całość będzie gotowa, ale może jeszcze niekoniecznie. To trwało godzinę, natomiast już kończąc dzisiejszy odcinek, zrobimy tylko jedną rzecz. A mianowicie podłączymy wszystko tutaj, dobra, dwie, i puścimy nasz autobus, bo jestem zbyt ciekawy, jak on tutaj będzie jeździć. No, chyba każdy jest tego ciekawy. Także tak, po pierwsze mamy tutaj metro, które trzeba będzie jakoś tutaj przyciągnąć. I mamy też, no tak, to jest na razie jedną linię będziemy mieli tutaj metra, którą w jakiś sposób naciskiem na jakiś, sobie ją tutaj przyciągniemy. Tu może sobie nawet ją puścimy w sumie. Tak, bo to jest specjalny taki tryb metra puścimy, jakiego nie mieliśmy jeszcze w mieście. A, no i może trochę opowiem o tym, co my tutaj w ogóle budowaliśmy. Po pierwsze, mamy dwa wielkie dworce kolejowe. Obydwa nie działają, od razu mówię. Dzięki czemu możemy je po prostu wyłączyć. Ponadto mamy tutaj nasz autobusowy dworzec, to jest jedna z podstawowych części, i mega dworzec bambajowy, po trzy tramwaje zawracające w każdym kierunku, jedna pestka i ponadto, jakby tego było wszystkiego mało, jeszcze dwie linie, które mogą po prostu przejechać przez cały dworzec tramwajowy. Także jest tutaj naprawdę multum miejsca na trzy linie metra w każdym kierunku, tak to bym nawet określił. I tutaj bardzo ciekawe też węzły tramwajowe, które musiałem w różnych miejscach stworzyć. I tu jest zjazd tramwajowy w tym kierunku w przyszłości. Tu jest w tym kierunku w przyszłości, nawet do tego przemysłu naszego, żeby tutaj je podłączyć. Czekajcie, gdzie ona jest? Z tą pętelką, to wtedy będzie tutaj, wiecie, jakieś takie większe połączenie, ale to jest już dalsze prace. Dzisiaj jeszcze jedną linię kolejową puścimy, ale to jest... Co się... Miałem plan, żeby puścić tutaj pociągi, co nie? Tylko tutaj te metody na nieźle sobie radzi. Dobrze, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, nie? No chyba tam pociągi trzeba nie puścić. Ewentualnie metro i pociągi. O, to jest ewentualność.
No i tak, jedyne czego tutaj nie ma, to oczywiście całego ruchu. No i tak, o ile pestkę, to ja sobie podłączę tutaj w nieludzki sposób. Czytaj, po prostu nie włączam play, jakby ktoś się zastanawiał czemu. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że jak włączę play, raz, dwa, trzy, to nam się tutaj zacznie robić ciemno. A nie chcę wyłączać opcji dnia i nocy, bo mimo wszystko lubię ten typ, więc włączymy na sam koniec po prostu. No i tutaj sobie zrobimy zjazd naszej pestki, powiedzmy, że o, jakoś w ten sposób. No i tak, tutaj nasza żółta linia jeździ, pestka taka jedna. I my sobie ją tutaj zmienimy jej trasę. Zmiana trasy, kurs skrócony. No mniej więcej. Chyba się coś zepsuło, tak, zepsuło się coś. Bo tutaj te przystanki, mimo wszystko chciałbym, żeby były tej samej wielkości. Dzięki czemu później po prostu mogę sobie to... O, czekaj. Dzięki czemu po prostu później sobie mogę tutaj to właśnie w ładny sposób zrobić te wjazdy. I nic się tu nie psuje, no i przystanki są tej samej idealnej długości. Nie ma tak, że tramwaj na przykład stoi gdzieś daleko na bardzo długim pit stopie. Jak często w centrum miasta nie da się ustawić długości przystanków, się dzieje. No to tak, tu mamy jedną pestkę, tylko tak, tu zepsuliśmy sobie linię napięcia. W ogóle linie napięcia ostatnio podczas tornada zostały zerwane, były pioruny jeszcze w międzyczasie. Tego nie zauważyliśmy. No tak, po pierwsze nasza linia jedzie sobie żółta. Będzie teraz jechać sobie tutaj. A, tylko musimy zrobić sobie pętelkę nie na końcu. Dobra. Dobra, to nie jest jeszcze jakiś duży problem. Tak, bo ona tutaj jest już przygotowana do wylotu gdzieś dalej, tak? Stwierdziłem sobie, że... A, może ją po prostu puścimy gdzieś dalej prosto, czy tam z jakimś lekkim zakrętem. No i tutaj sobie puścimy na razie lekki zakręt do pętli. Tak to wyjdzie póki co. Czyli coś takiego. I tutaj pętelkę jakąś śpidzi-bidzi. Śpidzi-bidzi, ona żeby ładnie wyglądała. No, to powiedzmy, że w ten sposób. No, wygląda jako wygląda, ale może być. Już ujdzie, tak to się mówi, ujdzie się w pranie. Dobra, no i przyciągnijmy sobie tutaj naszą tą linię żółtą. Z dwoma przystankami już, żeby się tutaj od razu ładnie tutaj ciągnęła, czyli jeden w jedną, drugi w drugą. Na pętli nic, bo pętla na razie jest tylko i wyłącznie do zawracania. No i pozostałe linie, czyli bambajowisko. Bambajowisko jeszcze nie usunę. Po prostu przerzucimy jedną linię, żeby wyjeżdżała tutaj bokiem. W ogóle tutaj ten węzeł, to też jest, nie wiem czy w kolejnym, czy jeszcze w kolejnym odcinku będzie całkowicie do przebudowy tutaj należał. No bo możemy się domyśleć, że ona będzie tutaj potrzebna przebudowa, bo tutaj, żeby wyjechały nasze tramwaje i był przejazd prosto z jazdem, równocześnie ze zjazdem autostradowym, to nie będzie takie łatwe. Dlatego to będzie, to sobie pozostawimy na już na jakiś dłuższy czas później. No ale tak, tu sobie zrobimy ten zjazd. No i tak, ponieważ tutaj ogólnie wszystko, tak jak przed chwilą powiedziałem, czeka na przebudowę, która nastąpi kiedyś, to my sobie tu zrobimy coś takiego na razie. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Tutaj o, z takim oto i proszę zjazdem. Dobra. I tak samo po drugiej stronie, dzięki czemu po prostu będę mógł tutaj już teraz coś zrobić, a dalej więcej, no to będzie później. Standardowo będzie trochę później. Także tak, tu i tu, dobra. No i dzięki temu nasze linie już będą mogły wjeżdżać tutaj. Bambajowe wszystkie na razie tutaj będą zawracać, bo nie mam pomysłu, co zrobić z nimi, żeby nie zawracały. Także tak. No i ze względów technicznych i logistycznych, niestety tu będzie po prostu tunel. Natomiast z drugiej strony byłoby zbyt trudniej z tunelem niż z wiaduktem, więc będzie wiadukt. Też będzie jakiś ciekawy z tego co widzę. Czy tak, to sobie możemy wyburzyć. Na chwilę, to za chwilę tutaj wróci spokojnie. Od razu mówię, że tutaj za chwilę wróci, żeby nie było. O, nawet nie zepsuł nam linii. O, to miło. Linii wysokiego napięcia, o to mi chodzi. Druta. Tak zwanego. Ja go częściej nazywam drut niż linia wysokiego napięcia, więc
Od razu uspokajam, jeżeli ktoś nie wie, co ja właściwie powiedziałem. Dobra, tutaj. No to chyba taka wysokość wystarczy. Tutaj jest z tym drutem i z tym wszystkim. Tutaj jest. No jest się tego dużo się dzieje. Jest taki na razie bałagan strasznie wielki. Jak w niektórych miejscach w Warszawie, no ale. No ale na razie nie mamy co z tym zrobić. Jeszcze wyżej. Ażeż. Jakoś bym to sobie puścił tędy nad tym, ale bez przesady z tą wysokością. Okej, widzę jak mogę go puścić normalnie. Tylko to już jest chyba obiekt. Dobra, spróbujmy. Bo widzę tutaj szansę, jeżeli sobie, nie wiem czy wy to widzicie, że tutaj jest dokładnie, padają, o! Dokładnie o tym mówiłem. Jest parę pikseli, które nam daje możliwość takiego, że bym powiedział właśnie tutaj objazdu. Widzę. No ma, tu sobie zróbmy kręty, zjazd. Wy tam tutaj iście się mnie, jak zrobić te kręty. Muszę jakiś niezły nie na to zrobić, bo to nie jest proste. To się, w sensie, no jak ja tutaj korzystam z tego, to może się wydawać proste, to nie jest takie proste. Dlatego będę musiał dla was jakiś tutaj ciekawy odcinek zrobić z tego. A, i tu widzę, że błędnie zrobiliśmy zjazd. W sensie, nie w tą dziurkę. Zrobiliśmy tutaj połączenie, dobra, zróbmy tutaj połączenie i najważniejsze, czyli to. A teraz ważne rzeczy, czyli nasz tramwaj tutaj. Tutaj widzę, że on jest pod wiaduktami, które też już będą stąd odchodzić bardzo szybko. No i zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Dobrze, źle zbudowaliśmy. Czyli ty musisz pojechać gdzieś dotąd. Po czym ty tu. Tu będzie zjeżdżać. No i tutaj sobie zrobimy połączenie takie. I teraz, pomijając ten drut, który został rozwalony, gdzieś tu, a, to musi być połączone, dobra. No to nieźle, to jest całkiem nieźle i najważniejsze, przerzucenie linii. To ja teraz to zrobię na szybki. No dobrze, no ja mamy wszystko podłączone, to oczywiście nie jest jeszcze gotowe. Najważniejsza rzecz, jaką, tak, to jest stacja końcowa, to ostatnia stacja kolejowa na trasie. Tylko z jednej strony tego budynku można dołączyć linię komunikacyjną, a pociągi nie mogą przez nią przejechać, lecz muszą na niej zawrócić. Znaczy, jakby to powiedzieć, da się ominąć ten błąd, w sensie ten błąd. Da się zrobić, żeby pociągi przejeżdżały przez tą stację. Jednakże to jest igranie albo w kodzie gry, albo w tworzeniu. Da się wyciągnąć słowem z tego końca toru, bo to jest koniec toru faktycznie jako tor. Ja to mogę udowodnić. O, widzicie, zapało mi to. I w pewnych wypadkach, jeżeli się zrobi odpowiednią operację, da się, o właśnie, w ten sposób wyciągnąć, że to nie jest koniec trasy. I teraz, żeby wam to zademonstrować, tylko i wyłącznie zademonstrować, nie będziemy tego, tak oczywiście nie zostawimy tego w ten sposób, ale żebyście wiedzieli, że to działa. Jest to bardzo dziwne. Nie powinno działać w ogóle. Ale jeżeli sobie zrobimy coś takiego, to jak nam się zaraz z której strony stworzy linia, w sensie pociąg. O, widzimy, jest pociąg.
i on przejedzie to przez to. Także da się to ominąć niestety. Nie powinno to w ogóle mieć miejsca w Skylinesach, ale w niektórych wypadkach, zresztą w większości rzeczy w Skylinesach da się robić takie uniki. Natomiast tak, stacje są wyłączone. W ogóle tutaj na styk mi to weszło z tą autostradą i widzimy tutaj od razu, że no coś będzie musiało zostać przesunięte i to najprawdopodobniej będzie autostrada, będzie w powietrzu. Ale i tak ten dworzec ten jest na dalsze już tej rozbudowy, on nie będzie szybko używany. Dodałem jeszcze tutaj przystanki dla naszych linii przejeżdżających przez cały ośrodek, bo w końcu wyszło, że one nie miały przystanków. No i tu aktualnie mamy przystanki. Pestka też jeździ, już chciałem sobie przypomnieć, że pestki nie postawiłem, ale nie, pestka jest i nawet jacyś ludzie tutaj są, więc pewnie będą się przesiadać z pestek i dużo jeździ. Helikoptery dodałem tutaj z dojściami, jak widzicie też to w ogóle są przed tymi wszystkimi budynkami te zejścia. To jest taki bardzo dobry trik, dzięki czemu wszystko właśnie ładnie jest tutaj z dojściami. O, tu jest jakiś napis. Central Railway. O, Railways, świetnie. No i tak, stąd te pociągi i wszystko będzie odjeżdżać już wkrótce. Może w kolejnym odcinku, może nie, to zależy od Was, co Wy tam napiszecie w komentarzach. I tak, na koniec dzisiejszego odcinka to, co powiedziałem, że zrobimy, to zrobimy. Czyli dojazd do tego centrum jest, no, bym powiedział, bardzo ciekawy i nie jest idealny. O, jak widzimy, oni tu będą dochodzić, bo tak, bo... A, no i zapomniałem powiedzieć, że metro jeździ tutaj normalnie i ten węzeł, czyli nasz Bambajowo, działa cały czas. Nie działa dokładnie w ten sam sposób, jak działało wcześniej, czyli nie mamy tutaj już tych wszystkich linii bambajowych, jak to wcześniej było. Jest tego dużo mniej. Usunęliśmy też tutaj jedną tą część, natomiast stąd bambaje teraz jadą sobie tu dalej. Także tak to wygląda i żeby może to w sumie najlepiej działało... Tak, bo tu dodałem te przystanki, one chyba nie będą tutaj zbyt dobre. Bo się będą robić tu niezłe korki, tak teraz się zastanowiłem. Więc... No dobra, to na razie niech będzie tak jak jest, czyli bez żadnych przystanków tu w rejonie. I w ten sposób może to jakoś tutaj sobie wyjdzie z gry, w sensie, że będzie to działać. No zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, tak to bym powiedział. Bo tu faktycznie przydałyby się przystanki, na przykład tutaj taki. Czy jeszcze z jakiejś innej linii, no może być z tej samej w tym miejscu, ale to będą takie bardziej przystanki pojedyncze, bo tutaj jest po prostu zbyt dużo tramwajów, żebym jeszcze mógł coś takiego tutaj wprowadzić, także tak. I zobaczymy, co sądzicie, bo Bambajowo musi koniecznie stąd zniknąć, ale na pewno jak to jest. No ma, tutaj widzę, że brakuje trochę mieszkańców, no cóż. I to co mówiłem na sam koniec, postawimy sobie, w ogóle dzisiejszy odcinek też będzie znowu taki długi, czyli zajezdnia autobusów, a właściwie tak, autobusów wycieczkowych. Postawimy ją sobie. Nie chciałbym tego tutaj stawiać. To może gdzieś w naszym przemyśle. No, chyba to nie będzie zły pomysł. Na razie. Dobra. No i tak, ponieważ wiemy, że nasze autobusy mogą odjeżdżać z tego miejsca, to stąd bym chciał je puścić. No i tak, puścimy sobie pierwsze. Wszystkie puścimy sobie te linie. Tam miałem jakąś jedną propozycję, gdzie je, by je tutaj mniej więcej puścić. Ale na razie nie wiem. Zastanowię się jeszcze do końca. No i zobaczycie je teraz na jeszcze takim króciutkim timelapsie, w którym wam to pokażę, jak to robię. No i dokładnie, teraz zbudujemy tutaj tylko parę troszeczkę linii tutaj naszych autobusowych, wycieczkowych. Od razu mówię, że byście mi przypomnieli w kolejnym odcinku, żebyśmy sprawdzili, czy te linie nam tutaj działają. Także napiszcie w komentarzach, żebym sprawdził to, bo ja zawsze przed nagraniem odcinków sprawdzam wszystkie komentarze, więc w miarę możliwości są aktualne. Dodaję wasze rzeczy, które tam piszecie i w ogóle. Ale ten pomysł tutaj z tymi autokarami, właściwie z tymi autobusami, że będą jeździć turystyczne zamiast zwykłych z tej pętli, to jest coś świetnego. No i tak, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli jesteś tutaj i dziwnym trafem nie wcisnąłeś tego przycisku subskrybuj, tak, wiem, że tutaj jesteś, bo 2/3 z was tak robi, to kliknij subskrybuj ten dziwny meczek. Ciebie to nie boli, a mnie cieszy. Być możesz tu nawet nie wracać, ale byłoby miło. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, kliknijcie łapkę w górę i ten dziwny dzwoneczek. Tak dziwnie dzisiaj powiedziałem specjalnie, żebyście się zastanawiali, co tu, o co tu dokładnie chodzi. No i tak. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek. Miejmy nadzieję, że niedługo. A, zapraszamy do metra. Jutro około godziny 18. Do zobaczenia.
Miejmy nadzieję, że tam będziecie. A w niedzielę jakiś tam zapraszamy do meta będzie. Także do zobaczenia już jutro około godziny 18. Mniejsza z tym. No wiadomo, co będziemy mówić.